PiS się kończy! PiS się kończy! Protestujemy przeciwko ograniczaniu naszych praw i wkraczaniu w nasze prywatne życie. Dołączyłyśmy, ponieważ walczymy o swoje prawa reprodukcyjne, prawa kobiet i też prawa wszystkich innych obywateli. Ja tu, proszę pana, jestem za moją nieżyjącą mamę. Gdyby żyła, na pewno by to było. Jeszcze półtora roku temu poparcie dla liberalizacji ustawy aborcyjnej było na poziomie 20%. Sierpniowe badania pokazywały, że to jest ponad 42%. Społeczeństwo się zmieniło. Jeżeli oni będą próbowali zbudować kobietom piekło i nawet przegłosują to wszystko w Sejmie, doprowadzając do nieszczęść i cierpień, to muszą mieć świadomość tego, że te wszystkie kobiety, które są tu i w wielu innych miastach Polski, protestują w ponad 90 miastach Polski, nie zapomną im tego i w następnym rozdaniu politycznym prawo aborcyjne zostanie naprawdę bardzo zliberalizowane. Istnieją pewne niezbywalne prawa człowieka, które, jak sama nazwa brzmi, są niezbywalne, czyli nie ma takiej mocy prawnej, która może nas pozbawić tych praw. Chodzi o wolność wyboru i możliwość decydowania o swoim ciele. O kobiety jakoś się mało w tym kraju dba. Ich prawa są łamane. Kobiet jest mało w rządzie, mało w Sejmie, mało w decyzyjnych gremiach. Powinno się bardziej słuchać kobiet. Bardzo chciałbym dostawać pieniądze od Sorosza, ale ich nie dostaję. Co więcej, wątpię, żeby większość organizacji dostawała te pieniądze, bo znając je o podszewki, osobiście wiem, że to są organizacje, które działają bardzo często solidarnościowo, wypuszczają sobie wzajemnie sprzęt, udzielają sobie pomocy, więc tutaj o wielkich pieniądzach w żadnym momencie nie ma mowy. A po drugie, zastanówmy się, skąd prawicowe organizacje Iordo Iuris biorą z amerykańskich, republikańskich i altprawicowych funduszy pieniądze. Pogorszyło się. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło na przykład do tego, że tabletki dzień po musimy zdobywać już jako kobiety na receptę. Opieka okołoporodowa została zniesiona. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się również do tego, ale rękoma Ordo Iuris, do tego, aby wprowadzić całkowity zakaz aborcji.